Żeby ta woda to i centralnie można bujnąć i wszystko, nie? No, przez tę wodę. No warunki takie, jak Państwo mówicie, no takie w miarę przyzwoite, które można tutaj dla wszystkich tych bezdomnych tutaj po prostu uważam, że to jest dobrze dla nich. Ale ludzie przebywający tu nie mają bieżącej wody. Nie mają, które przywozimy na bieżąco. Woda jest przywożona na codziennie swoim samochodem prywatnym, przewożę zawsze 200-300 litrów i woda nie jest limitowana. Mają do dyspozycji ile chcą. Dzisiaj dostałem od burmistrza zapewnienie, że do najpóźniej do maja 2010 roku wodę będziemy mieli podłączoną. Do ośrodka przyjmujemy osoby trzeźwe przede wszystkim, no i sprawne, żeby każdy zrobił koło siebie porządek po prostu. No i następnie nie przyjmujemy osób pijanych, nie trzeźwych przede wszystkim i osób niesprawnych, którzy nie poruszają się, osób chorych, no bo nie mam tu zapewnionej opieki. Dziękuję. Zajmuje pani jeden pokój? Tak, no nie narzekam, no jest dobrze. Jeśli chodzi o jedzenie, o ogrzewanie? To już wszystko jest, także nie narzekam. A czego brakuje? Woda jest? No na razie. Tylko, że jest dostarczana, tak? Z pojemników. Tak. Przydałaby się jaka woda bieżąca? No przydałaby się. I toalety pewnie, bo toalet nie ma, tak? Są na zewnątrz. Tak. Dziękuję.